Siostra wspomina Emiliana Kamińskiego. Cały czas mi towarzyszy. Emilian Kamiński zmarł w wieku 70 lat po długiej chorobie. Jego odejście to dla polskiej sceny artystycznej ogromna strata, jednak najboleśniej odczuli je bliscy aktora. Siostra Kamińskiego opowiedziała o smutku, który wciąż jej towarzyszy. Emilian Kamiński z wyróżnieniem ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i zwojował polską scenę artystyczną. Jego zasługi dla polskiego świata sztuki aktorskiej są bardzo znaczące. W stanie wojennym Kamiński był jednym ze współtwórców i wykonawców teatru domowego, który stanowił formę artystycznego sprzeciwu wobec działań reżimu. Założył również warszawski Teatr Kamienica. Jako aktor zadebiutował rolą Pawła w Pierwszym Dniu Wolności, a krótko potem podbił scenę Teatru Narodowego. Grał też w najpopularniejszych produkcjach telewizyjnych. Mogliśmy go zobaczyć w M jak Miłość, gdzie wcielał się w Wojciecha Marszałka, ojca Magdy, oraz w Bulionerach, w których występował jako Grzegorz Grzegorczyk. Dużą popularność zdobył także dzięki rolom w Szaleństwa Panny Ewy, U Pana Boga w Ogródku i U Pana Boga za Miedzą. Kamiński zmarł 26 grudnia 2022 roku. Chorował na raka płuc, choć nigdy nie był palaczem. O jego chorobie opowiedziała swego czasu nowa szefowa Teatru Kamienica, Justyna Sieńczyło, która pojawiła się w Dzień Dobry TVN. Emilian Kamiński nie żyje. Jego siostra opowiedziała o smutku i żałobie. Sieńczyło stwierdziła, że Emilian Kamiński nie chciał, by ktokolwiek wiedział o jego walce z chorobą. Zależało mu na tym, by ludzie nie traktowali go inaczej ze względu na to, przez co przechodził. Jednak bliscy wciąż otaczali go opieką i wspierali, jak tylko mogli. Szczególnie ostatnie miesiące były niezwykle ciężkie. Dzieci, Justyna i ja staraliśmy się robić wszystko, co możliwe, żeby mu pomóc i ulżyć w cierpieniu, powiedziała Faktowi Dorota Kamińska, siostra zmarłego aktora. Chociaż od śmierci Kamińskiego minęło już prawie 6 miesięcy, jego bliscy wciąż żyją z poczuciem straty. W wywiadzie dla Faktu siostra aktora powiedziała, że wciąż odczuwa ból. Emilian cały czas mi towarzyszy. Po 5 miesiącach nie jest ani trochę łatwiej, przyznała. Wyjaśniła też, że w śmierci Emiliana to nie jedyna strata, której doświadczyła w ostatnich latach. To, co przeżyła, sprawiło, że odczuwa wielką pustkę. Jeżeli ktoś towarzyszy człowiekowi całe życie, ktoś na kim zawsze można się oprzeć, bez względu na to, co by się nie działo, to pustka po jej odejściu jest niewyobrażalna. Ostatnie 5 lat mnie nie rozpieszczało. Straciłam wszystkie najbliższe mi osoby, mamę, ojca i brata. Niełatwo o tym mówić, wyjaśniła. Tym, co pozwala jej zapomnieć o bólu, jest praca. Ostatnio skupiła swoją uwagę na remoncie domu i przeprowadzce, które pozwoliły jej na chwilę oderwać myśli od wspomnianej straty. Widać więc, iż stwierdzenie, że czas leczy rany, nie jest prawdziwe w każdym wypadku.